25 maja w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bojanowie odbyła się 60. sesja Rady Miejskiej. Po przyjęciu porządku obrad zgromadzeni przystąpili do jego realizacji. Specjalista Ośrodka Pomocy w Rodzinie przedstawiła informacje dotyczące organizacji letniego wypoczynku. Na sesji Rady Miejskiej w Bojanowie prezentowałam informacje dotyczące wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z naszej gminy. Będą to przede wszystkim kolonie organizowane dla 50 dzieci z naszej gminy oraz wspólne inicjatywy z Gminnym Centrum Kultury i Biblioteką. Inspektor do spraw komunikacji społecznej i działalności gospodarczej przedstawił projekt uchwały, nad którym pochylili się radni. Na 60. sesji Rady Miejskiej przedstawiłem projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca prowadzenia handlu przez rolników oraz regulamin prowadzenia handlu. Miejsce takie zostało wyznaczone w Bojanowie przy ulicy Szkolnej. Dyrektor Miejskiej Biblioteki w Bojanowie przedstawiła propozycję zajęć wakacyjnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bojanowie. Na sesji przedstawiłam program zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży Lato 2023 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bojanowie. W programie będą m.in. warsztaty różnotematyczne, zajęcia kreatywne, zabawy plenerowe, pokaz bajek i filmów, teatrzyki bajkowe, gry planszowe i wiele innych. Radni podjęli również inne uchwały, m.in. o wyznaczeniu nowego przystanku w miejscowości Zaborowice. Omówiono również pozostałe sprawy dotyczące gminy Bojanowo, a przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu przedstawili sprawozdania z bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwpożarowego w gminie. Całe nagranie z 60. sesji Rady Miejskiej można obejrzeć na stronie internetowej gminy Bojanowo.